Portal Fine Sport, mam niebywałą okazję, by porozmawiać tutaj z mistrzem KSW wadze półśredniej, Borysem Mańkowskim. Witamy. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Jesteśmy na gali, właśnie na Ekstra Gali w Poznaniu. Tutaj walczyłeś w walce wieczoru ze swoim klubowym kolegą Mateuszem Kamrotem w formule grapplingowej. I powiedz, jak się tobie podobało to doświadczenie? Jak najbardziej jesteśmy za. Takie waleczki dla nas to też fajne, bo obywamy się z jakąś publicznością, aczkolwiek gdzie hala nie była pełna, ale dziękujemy tym, co przyszli. Także fajna rozrywka dla nas, troszeczkę taki stres właśnie przed tą widownią, a dodatkowo możemy zmobilizować się troszeczkę bardziej właśnie do takiej kulanki jak dzisiaj. Do samego pojedynku to chyba ciężko było się nawzajem zaskoczyć, no bo przecież znacie się chyba jak łyse konie, razem trenujecie od wielu lat, przygotowujecie się do swoich pojedynków w Ankosie, tak więc no chyba po prostu tutaj nie dałoby się chyba skończyć po prostu Mateusza, ani Mateusz by nie mógł skończyć ciebie. No raczej tak, wynik walki mógł być raczej tylko taki, jaki był, w szczególności, że tak jak powiedziałeś, znamy się na wylot. Także no, ale wychodzi za to fajna walka, bo jeżeli się nie spinamy, wiemy mniej więcej co robimy, to wychodzi z tego po prostu taki no, widowiskowa walka, także wydaje mi się, że też jest w porządku. Pod kątem tego najbliższego, wielce wyczekiwanego występu na KSW było to takie dobre przetarcie, dobre przygotowanie? Tak, jak najbardziej. Trzeba było się delikatnie zmobilizować, bo to jednak troszeczkę minus się kulaliśmy, także jakąś tam kondycję trzeba było mieć, no i oczywiście, tak jak powiedziałem, no, znów obycie się. No właśnie, i tutaj jakiś czas temu tutaj wyzwałeś Mameda na walkę na Narodowym, no i działacze KSW, niedługo czasu minęło i taka walka została właśnie ogłoszona. I powiedz, jaka była tutaj twoja motywacja, żeby właśnie wyzwać Mameda do pojedynku? To jest Mamed, po prostu. To jest Mamed, to jest Stadion Narodowy, to jest walka wieczoru, więcej nie trzeba. Na razie jest ogłoszone, że to ma być pojedynek w catchweightie, 81 kg. Chociaż ja osobiście nie jestem taki do końca przekonany, czy Mamed to 81 tak bez problemu zrobi. Więc gdyby była taka sytuacja, że powiedzmy tutaj jednak byłby to pojedynek w 8-4, czyli w tej kategorii, w której Mamed jest no, normalnie mistrzem KSW, to przyjąłbyś taką propozycję, czy to byłoby dla ciebie za duża waga? To jednak troszeczkę za duża waga, bo no Mamed, generalnie ja jestem już mały na 7-7, na 8-4 to tym bardziej jestem z szatem i to jeszcze dosyć lekkim, a Mamed naprawdę nie ma dużo wagi do robienia i wiem o tym, że raczej nie będzie problemu z tym, żeby zbił 8-2, bo Mamed na co dzień po prostu nie waży wcale dużo. Dlatego właśnie ten pomysł na catchweight też jest mniej więcej dobry, bo to nie jest gość, który walczy w 8-4, a na co dzień waży 100 kg, tylko mamy zbliżoną wagę na co dzień mniej więcej, także to jest po prostu jak najbardziej do zrobienia. A co dla ciebie znaczy możliwość walczenia no, na największym sportowym obiekcie w Polsce, na Stadionie Narodowym, gdzie oczywiście grają piłkarze, gdzie odbywa się wiele wielkich już teraz imprez dla skali polskiej, no i teraz właśnie gala KSW Koloseum. No jedno ze spełnienia moich marzeń, także no, jak najbardziej. Generalnie kiedy zaczynałem startować, to nie wyobrażałem sobie oczywiście siebie w jakichś największych organizacjach, ale na ten czas, kiedy ja zaczynałem, to w ogóle nie było mowy, żeby móc wystąpić w ogóle na tak dużym obiekcie, jakim jest Stadion Narodowy, a tym bardziej w walce z Mamedem, także no, to jest spełnienie nawet nieoczekiwanych marzeń. I czego się możemy od ciebie spodziewać w walce z Mamedem? Najlepszej formy życia, mega szybkości, mega dynamitu i widoku, kiedy Mamed ma problemy w walce. Więc będziemy czekać właśnie na takie różne, ciekawe sytuacje w tej walce, żeby to był po prostu pojedynek, który polwie całą tutaj publikę, nie tylko na Narodowym, ale i przed telewizorami. I tego tobie życzę. Życzę tego także Mamedowi i zobaczymy. Niech wygra lepszy po prostu. Tak, ja obiecuję od siebie i nawet mogę obiecać od razu za Mameda, bo to można ci w ciemno po prostu mówić, że na pewno to będzie mega widowiskowa walka. I tego wam życzę obu. Dzięki. Dzięki.